Cześć, jestem Agata Jakuszko i rysuję słowa. Pokazuję, jak sprytnie rysować, by relacje budować. I dzisiaj pokażę Ci, jak stworzyć pewne narzędzie albo pewną zabawę, która z jednej strony pozwoli Ci uwolnić trochę czasu i wydobyć kreatywność z Twojej pociechy z dziecka, ale z drugiej strony może być też fantastycznym narzędziem, jeśli jesteś rodzicem, nauczycielem, pedagogiem, terapeutą. Narzędziem, które pozwala wydobyć pewne informacje i w taki bezpieczny sposób porozmawiać o emocjach. Najpierw w tym materiale pokażę Ci, co zrobimy, później powiem Ci, jak to wykorzystać, a następnie zrobimy to razem. Także już teraz możesz sobie przygotować kartkę papieru, kilka markerów, kilka kredek kolorów. Jeśli masz pod ręką, to kubeczek, zwykły, najzwyklejszy papierowy kubeczek, po którym można rysować. Może klej, albo ja mam też taką gumę trenerską, ponieważ przydadzą się do indywidualizowania, do nadawania takich charakterystycznych, indywidualnych rysów postaci. Bo dzisiaj będziemy tworzyć właśnie takie coś. Czyli z jednej strony jest to laleczka, którą można się po prostu pobawić, zmieniając jej kolorki stroju, ale spójrzmy głębiej. Tak naprawdę to jest fantastyczny pretekst do rozmowy. I jak to możesz wykorzystać? Zrobienie właśnie własnoręcznie takiej laleczki przez dziecko nie tylko buduje jego poczucie skuteczności, kreatywności i zajmuje mu czas, co jest ważne, bo zanim dziecko wykoloruje ten kubeczek, to troszkę może zająć, ale z drugiej strony, oprócz tego, że dziecko będzie miało chwilę dla siebie i ty też zyskasz chwilę dla siebie, to także to może być narzędzie, które pomoże opowiadać historię, albo na przykład pomoże coś ważnego zapamiętać dla dziecka. Jeśli uczy się o jakimś okresie historycznym, to wystarczy pomyśleć o tym kształcie, na przykład jeśli to jest średniowiecze, jakie stroje noszono w średniowieczu. Lepszy pomysł mam, jeśli chodzi o naukę języka polskiego i na przykład wyjątków, czy pisowni. Jeśli tutaj, w tej kolorowej części, na przykład narysujemy us greską RZ, H, CH, to zmieniając to wnętrze, będziemy mogli zadać pytanie, no dobrze, to jaki znasz słówko, w którym jest na przykład taka literka? I tym samym uruchamiamy pokłady pamięci i wiedzy naszego dziecka. Ale to jeszcze nic, ponieważ możemy także tłumaczyć pewne kulturowe, społeczne, historyczne ciekawostki, społeczne różnice, kulturowe różnice. Jeśli na przykład będziemy omawiali stroje z różnych państw, osób z różnych społeczności, to możemy także posłużyć się właśnie taką zabawką. A poza tym, to do czego ja najbardziej lubię wykorzystywać tego typu narzędzia, to są rozmowy o emocjach. Bo z jednej strony może to być taki kubeczek humoru, czyli no pokaż mi, w jakim humorze dzisiaj jesteś. No i dziecko wybiera, jaki kolor dzisiaj u niego przeważa. Jeśli chodzi, oczywiście to musi być kod ustalony wcześniej z dzieckiem. A od tego możemy zacząć rozmowę. Widzimy, że wchodzi naburmuszony, czy taki zdenerwowany ze szkoły. No, tam przestaw kubeczek, zobacz, pokaż, uaktualnij status. Tak. To jest także pretekst do rozmowy o wyrażaniu siebie, o tłumaczeniu dziecku, dlaczego na przykład ono ma tak, a inne dzieci inaczej. Dlaczego na przykład my się różnimy. Czyli zobacz, jak wiele jest zastosowań tego prostego narzędzia, poza tym, że możecie odstresować. I teraz jak to zrobić, jeśli chcemy na przykład wytłumaczyć jakieś reguły, zasady dla naszego dziecka, dlaczego na przykład są luźne piątki, albo dlaczego mamy chodzić w mundurkach, to zobacz, ile zastosowań. Jak to zrobić? Więc, żeby było Ci łatwiej, przygotowałam dla Ciebie już pewne wzorniki. Zobacz, to nie musi być tylko księżniczka, nie każdy utożsami się z królewną, ale o, tutaj. Z kubeczka możemy powycinać naprawdę wszelkie kształty. Ja pomyślałam, że najłatwiej byłoby Ci myśleć o swoim kubeczku, o swojej właśnie pracy, na zasadzie właśnie albo dziewczynki, chłopczyka, króla, królowej, bo to są bardzo proste kształty do wycięcia, to jest akurat dziecko królewskie. Ale jeśli Twoje dziecko, czy dziecko, z którym pracujesz, wiesz o nim, że na przykład uwielbia psy albo koty, albo nie wiem, lubi motyle czy jednorożce, to na Twoim miejscu bym po prostu wybrała taki bardzo prosty kształt, który będzie
dla dziecka oznaczał na przykład ten element, który ono lubi. Możesz narysować takiego jednorożca. Ta niebieska część, którą zaznaczyłam tutaj na niebiesko, jest częścią do wycięcia, czyli tego się pozbywamy, to wycinamy. I mam nadzieję, że do tej pory to, co ci tłumaczę, jest jasne, czyli po pierwsze, wybierasz sobie kształt, jeśli pracujesz z dziewczynką, masz dziewczynkę, to lepiej coś takiego, z czym bardziej się utożsami. Jeśli twoja dziewczynka ma na przykład krótsze włosy, to narysujmy jej krótsze włosy, żeby to było coś takiego, żeby dziecko czuło, że tak, to jest ona, albo tak, to jest specjalnie dla niej. Czasem to możemy nawet tego nie werbalizować, ale żeby dziecko samo odkryło, wow, rzeczywiście to mogę być ja, to rzeczywiście chcę pokazać swój nastrój na podstawie tej zabawki. No i jak zauważyłaś, ta główka jest oddzielnie robiona. Zaraz Ci pokażę, jak narysować taką główkę. Ja ją przykleiłam tutaj taśmą. Możemy taką gumą trenerską, możemy do tego wykorzystywać też klej. Będzie bardziej stałe. Mi zależało na tym, żeby zmieniać te główki i przeklejać do różnych postaci. Okej, to co? Zaczynamy? Gotowa do roboty? No to w takim razie jeden kubeczek zostawiamy na razie pusty. Drugi natomiast, na drugim, będziemy rysować ciało. I jeśli zdecydowaliśmy, że rysujemy dziewczynkę, to zobacz, jak możesz to zrobić. Rysując główkę, ja zwykle zaczynam od literki U. Jeśli na przykład chcę zrobić to szybko, łatwo i przyjemnie, żeby to przygotowanie całego tego narzędzia zabrało mi maks 2 minuty, to rysuję literkę U, drugą literkę U, płaską kreskę i już mam postać z grzywką. Kolejne góreczki i mam już uśmiechniętą laleczkę. Dla wygody, żeby łatwiej się nam wycinało, to te włoski utnę, też przystrzygają nieco. Jak już coś narysuję, warto od razu wtedy to pokolorować, żeby nic nam tam się nie ruszało. I wycinamy. Będzie to dobrym pomysłem, jeśli wykorzystasz papier techniczny, jeśli nie masz bloku technicznego. Podejrzewam, że może tak być, że dzieciaki do szkoły pozabierały te bloki techniczne. To spokojnie, zwykły papier do ksero też fantastycznie da radę. I gotowe. W kilka sekund mamy wyciętą już naszą bohaterkę. I teraz, co zrobić, jak zrobić to ciało? Więc jak już wcześniej mówiłam, pod tym wideo zamieszczę ten wzornik, czyli będziesz mógł sobie dokładnie odrysować te rzeczy. Ale zobacz, to jest naprawdę bajońsko proste. Wystarczy narysować trochę krzywy prostokąt, taki trapezik. Więc co? Próbujemy? Możemy narysować. O, właściwie to będzie dziewczyna ubrana w spodnie, o, na przykład. Kreseczka płaska. Dwie zwężające się. I zobacz, jak nawet coś Ci się nie uda, to ta część będzie i tak wycięta. Więc nie przejmuj się, to jest tylko po prostu taka część do wycięcia i tak. Jak nie lubisz rysować rąk, tak jak ja już niejednokrotnie pokazywałam, jak to zrobić, wystarczy dodać cztery trójkąty. Raz, dwa, trzy, cztery i już to wygląda, jakby ta osoba się podpierała. No dobra, mamy to. Mamy trampy, mamy osobę i teraz czas na największe wyzwanie, czyli na wycinanie. Żeby wyciąć, no tutaj to będzie jednak chyba raczej albo zadanie dla starszych dzieci, albo dla dorosłego. Całe szczęście wybrałam tutaj tą prostszą metodę, czyli ten prostokąt, to ciało. Sukienki wycina się nieco bardziej skomplikowanie, ale jeśli chcemy bardziej, na dłużej zająć dziecko, to może rzeczywiście warto jest zadać mu tą sukienkę. Co więcej, jeśli chodzi o też o taką pracę z wycinankami czy z wszelkimi plastycznymi rzeczami, pamiętaj, ja zawsze o tym to powtarzam. Nie chodzi o to, żeby było idealnie, chodzi o to, żeby było zrobione. I teraz, nawet jeśli mi te linie nie wyszły super idealnie, to co mogę zrobić, żeby mój wewnętrzny esteta bardzo nie krzyczał, to mogę jeszcze poprawić te linie ciemniejszym markerem, pisakiem, żeby wyglądało, że dokładnie tak, oczywiście tak miało być. Dobra, powiedzmy, że tak miało być. I teraz mamy już gotowy wierzchni kubeczek. To, czego potrzebujemy w tym momencie, to jest wnętrze. Zobacz. Tutaj kręcę, na razie nic się jeszcze nie dzieje. Możemy tą główkę
przykleić już od razu, to będzie nam też może działało inspirująco. To, co Ci pokazuję, oczywiście jest tylko pomysłem. Ty możesz zrobić oczywiście wszystko po swojemu. Ja specjalnie nakleiłam tą główkę troszeczkę wyżej nad ciałem, żeby jeszcze dorysować szyję. Dobra. Czyli mamy jakąś osóbkę. Możemy ją nazwać. Jeśli pracujemy cały czas z tym samym dzieckiem, możemy po prostu skupić się na tym, żeby była różnorodna. I naszym zadaniem w tym momencie, znaczy naszym, jest zachęcenie dziecka, no tak, do tego, żeby zaprojektowało, o właśnie, nie zrób ubranko, czy zrób tutaj plamy, kolory, tylko zaprojektuj, wymyśl, wszystko co zrobisz będzie fajne. Właśnie to jest też istotne, co mówimy dziecku, zachęcając je do rysowania. Przede wszystkim nie musi być idealnie, po prostu pobawmy się razem, zróbmy to razem. Jeśli zrobisz to w ogóle z dzieckiem, to w ogóle będzie szał, to będzie szok. Większość dorosłych nie znajduje przestrzeni na to, żeby zrobić coś z dzieckiem, a to naprawdę jest świetny pretekst do tego, żeby nam się, żeby rozmawiać. Przede wszystkim chodzi o to, żeby rozmawiać. To mogą być wzorki, to mogą być zwykłe plamy. Nie przejmuj się. To mogą być też przejścia kolorystyczne. To, co jest jedną z najprostszych rzeczy do zrobienia, to jest wybranie kolorów, które są do siebie podobne. Zobacz, na przykład ciemna zieleń. Tutaj idzie już jaśniejsza. I podobnie jak na przykład na tęczy, możemy wybrać sobie kilka kolorów, które będą fajnie wyglądały, kolorowane właśnie tak przy sobie. Ok. Tu uzupełnię jeszcze kilka pustych plam. I ja to teraz dla Ciebie, na potrzeby tego spotkania, robię bardzo szybko. Ale Ty już teraz możesz sobie pomyśleć, jak jeszcze fajnie by było wykorzystać tą metodę. Do czego jeszcze można użyć właśnie takiego kolorowego przyjaciela, kubeczka? Nie tylko do określenia nastroju, nie tylko do określenia stanu emocjonalnego, nie tylko do nawet do teatrzyku, bo zresztą mogą być kukiełki, które przeżywają pewne emocje, które się od siebie różnią, a może odnajdują coś wspólnego. Jak myślisz, jak jeszcze można wykorzystać właśnie taką zabawkę poza fajnym spędzeniem ze sobą czasu? Możesz mi dać znać, na przykład pisząc w komentarzu poniżej, albo w wiadomości, bo wszystkie wiadomości od Ciebie są dla mnie także inspiracją. Przypominam, podsumowując, właśnie w kilka minut stworzyliśmy narzędzie do badania stanu emocjonalnego dziecka, ale także po prostu do zwykłej rozrywki. Możesz zorganizować z dzieciakami na przykład klasowy pokaz albo klasowe rozmowy o różnych emocjach, gdzie każde dziecko może opowiadać o różnych rzeczach, czy nadawać pewny charakter swoim postaciom. Nie muszą to być postaci takie ludzkie. Pamiętaj, że możesz na przykład narysować zwierzątko albo część ciała zwierzątka, na przykład brzuszek może, albo główka może być właśnie tą częścią wyciętą. Czyli podsumowując, to jest świetna metoda do tego, żeby rzeczywiście zrobić coś z dzieckiem albo dać do zrobienia dziecku, a później mieć jeszcze pretekst do świetnej zabawy. Mam nadzieję, że Ci się to podoba i czekam na zdjęcie Twojej wersji tej rysunkowej propozycji. Zobacz, nam z mnóstwem gadania zajęło to kwadrans. Myślę, że Ty możesz zrobić to nawet jeszcze szybciej. Czekam na zdjęcia w takim razie i do zobaczenia w kolejnych kreatywnych materiałach.